Jak poinformował nas rzecznik Urzędu Miejskiego Artur Pieczarka, zastrzeżenie dotyczące pracy naczelnika dotyczyło wielu gminnych inwestycji. Wygląda na to, że sprawa przebudowy ulicy Chodowickiego przelała jedynie czarę goryczy. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów otrzymał wypowiedzenie. Pracownik stracił zaufanie w wykonywaniu swoich obowiązków przez burmistrza Nysę. To są ogólne przyczyny, które mogę na chwilę obecną podać. Naczelnik nie chciał wypowiedzieć się przed kamerą na pytanie, czy zamierza odwołać się od decyzji pracodawcy. Poinformował, że nie będzie rozmawiał z mediami. Nasza redakcja dowiedziała się jednak, że w grę wchodzi odwołanie do sądu pracy. Oczywiście pracownik ten może dochodzić swoich praw związanych z wypowiedzeniem, ze zwolnieniem. Według informacji, jakich udzielił nam wiceburmistrz Piotr Walach, w związku z nieprawidłowościami przy przebudowie drogi, magistrat nie będzie wnosił sprawy do sądu przeciwko firmie pełniącej nadzór inwestorski. Rozbieżności dotyczące zastosowania materiałów zostały zakwalifikowane jako pomyłka inspektora nadzoru firmy Kurnatowscy Spółka Cywilna. Firma dotychczas pełniła nadzór przy takich budowach jak rewitalizacja wieży ciśnień, rewitalizacja bastionu Świętej Jadwigi i fortu wodnego, w sprawie której toczy się obecnie sprawa sądowa z wykonawcą, oraz przebudowa drogi Chodowickiego, a także jako wykonawca podczas remontu Biblioteki Miejskiej. Burmistrz Walach twierdzi, że nie było dotychczas zastrzeżeń co do jakości świadczonych przez firmę usług. Znana firma, praktycznie do tej pory nie mieliśmy z nimi żadnych problemów, prowadzili i nadzorowali duże sprawy. Wartość robót budowlanych do skorygowania z powodu zastosowania innej kostki brukowej wynosi około 27 tysięcy złotych brutto na korzyść gminy. Jest to kwota kilkukrotnie niższa niż wstępnie zakładana. Magistrat analizuje konsekwencje obniżenia wartości robót i rozważa, czy nie obniżyć również wynagrodzenia inspektora nadzoru.